film edukacyjny z cyklu Bezpieczniki Taurona. Od czego zależy opór elektryczny? Ta prezentacja wykonana została w formie animacji, w której granatowe rurki, symbolizujące przewodniki, wypełnione zostały tysiącami kolorowych kuleczek ilustrujących układ atomów. Równomiernie rozłożone, większe kulki w kolorze fioletowym, usytuowane w równych rzędach, symbolizują dodatnie jony, a pomiędzy nimi tańczą maleńkie żółte kuleczki przedstawiające wolne, ujemnie naładowane elektrony. W animacji pokazane zostały różne typy przewodników. Z żelaza, gdzie kulek jest najmniej, miedzi i aluminium, gdzie kulek jest najwięcej. Moment, w którym lektor informuje nas o podłączeniu napięcia do przewodników, zmienia ich chaotyczny taniec w bardziej uporządkowany ruch od lewej strony ekranu do prawej. I to właśnie ten uporządkowany przepływ elektronów rozumiany jest jako przepływ prądu elektrycznego. Logotyp akcji Bezpieczniki Taurona, biała ikonka uśmiechniętej buzi otoczona szerokim różowym okręgiem, poniżej dłoń naciskająca przycisk. Tytuł filmu: Od czego zależy opór elektryczny? Jedną z podstawowych wielkości charakteryzujących każdy przewodnik jest opór elektryczny. Żeby lepiej wyobrazić sobie, czym jest i skąd się bierze, zajrzyjmy do środka metalowego przewodu. Kolorowa animacja. Prąd może płynąć przez metale dzięki istnieniu swobodnych elektronów. To te małe żółte punkty, które chaotycznie przemieszczają się w obrębie przewodu. Opuściły one swój macierzysty atom i wykonują chaotyczny taniec w gąszczu atomów i innych elektronów. Atomy, pozbawione elektronów, to dodatnio naładowane jony, które zaznaczone są jako fioletowe kulki. Gdy do metalu przyłożymy napięcie, przez przewód zaczyna płynąć prąd, co widzimy jako ruch elektronów z jednego końca przewodu na drugi. Elektrony wciąż wykonują swój chaotyczny taniec, ale widać, że poruszają się z lewej strony na prawą. W płynnym ruchu przeszkadzają im jony i to one są jednym ze źródeł oporu elektrycznego. Można je sobie wyobrażać jako przeszkody dla swobodnego ruchu elektronów. Odległości pomiędzy jonami, ich ułożenie w przestrzeni oraz liczba elektronów mogących opuścić swoje macierzyste atomy zależą od rodzaju metalu. Tutaj pokazaliśmy, jak wygląda to w żelazie, miedzi i aluminium. W każdym metalu występują też zanieczyszczenia, czyli inne atomy stające na drodze elektronom. Wynika z tego, że przewody zbudowane z różnych metali będą miały różny opór elektryczny. Skupmy się teraz na przewodzie wykonanym z miedzi. Zapomnijmy na chwilę o jonach metalu i popatrzmy jedynie na przepływ elektronów. Ich ruch przypomina trochę przepływ wody w gumowym wężu podpiętym do kranu. Ścianki węża posiadają pewne nierówności, więc woda przy płynięciu napotyka pewien opór, podobnie jak prąd płynący w przewodzie. Wyobraźmy sobie teraz, że naszą rurę dwukrotnie wydłużamy. Im dłuższa rura, tym trudniej wodzie przecisnąć się przez całą jej długość i przy takim samym ciśnieniu wody w kranie prędkość przepływu spadnie. Podobnie jest z prądem elektrycznym. Im dłuższy przewodnik, tym większy jego opór elektryczny. Zastanówmy się teraz, co by było, gdyby naszą rurę poszerzyć. Przez szerszą rurę wodzie łatwiej płynąć. Dzięki temu w jednej sekundzie przepływa przez wąż więcej litrów. Podobnie zachowują się przewodniki z prądem. Im grubszy przewód, tym łatwiejszy jest transport elektronów, a opór elektryczny jest mniejszy. Na białym tle logotypy akcji Bezpieczniki Taurona i Tauron Dystrybucja. Poniżej napis. Film powstał w ramach programu edukacyjnego Bezpieczniki Taurona Włącz dla dobra dziecka na zlecenie Tauron Dystrybucja S.A.